I wanted to ask if you compare what you can see in the subtitles with what you can see on the screen. For instance, do you use lip reading, or do you also compare what is in the subtitles with what you can hear? I suppose that's more for Bartek. Naprawdę nie. Jeżeli to jest angielski i polski, no to wtedy nie, no bo mówią po angielsku napisy po polsku, więc wtedy się nie da. Jeżeli to jest po polsku, w telewizji w ogóle. Czasami mam tam problem, jak jest tłumacz i napisy. To wtedy to jest dla mnie bardzo takie niewygodne, bo cały czas patrzę na jednym i na drugim i automatycznie po prostu sprawdzam, czy to, co jest migane, zgadza się z tym, co jest w napisach, a czasami tłumacz pomija jakieś informacje, a te informacje są w napisach, albo odwrotnie, w napisach nie ma, tłumacz miga i to tego bardzo nie lubię. Wolę, jeżeli jest jedno. Tak, też... Tłumacz, jeżeli chodzi o ten temat tłumacza i napisów, to ciągłe porównywanie prawo-lewo, nie mogę się skupić, no bo automatycznie faktycznie porównuję i patrzę. I też drażni mnie, jeżeli tłumacz jest blisko tego, co jest mówione, a napisy są bardzo opóźnione. Ja wiem, że tych napisów na żywo nie da się zrobić w tym samym czasie. Wiem to, ale to mnie też denerwuje, że tłumacz już jest dalej, a napisy są już tutaj. Jeżeli napisy są opóźnione, a nie ma tłumacza, no to ja tego nie odczuwam. A jeżeli jest tłumacz, to ja cały czas to widzę. No i ja rozumiem, ja wiem, nie musicie jakby wyjaśniać, dlaczego tak jest, ja wiem, ale jest to takie dla mnie drażniące, bo mam przez to ten punkt od odniesienia w postaci tłumacza. Tak naprawdę czasami, jeżeli oglądam i mam implant i są napisy, to czasami tak coś złapię, tak o kurde, inaczej. I to trochę przeszkadza, no ale trudno, co zrobić. W pracy korzystamy z MS Teams i tam są napisy po angielsku i po polsku automatyczne. I to mnie bardzo zaskoczony byłem, właśnie korzystam z tego. No i faktycznie przyzwyczajam się powoli. No i czasami jest inaczej to, co mówią, a co się pokazuje. Tutaj w Polsce też tłumacz jest jakby na stałe w ekranie i nie można go wyłączyć. I myślę, że to przeszkadza. O, w Szwecji na przykład jest super, można sobie, jak mamy ekran, na przykład lecą wiadomości, możemy sobie tego tłumacza w ogóle tam przesuwać tak, jakby był odpowiedni. Tak, jak nam to pasuje. Możemy sobie go włączać, wyłączać i myślę, że w Polsce powinno być tak samo, żeby można go włączyć i wyłączyć. Bo też ten tłumacz jest taki malutki, cały czas jest zmniejszany, dlatego że słyszący się skarżą, że im on przeszkadza. No, ale to dlatego, że nie można go wyłączyć. Gdyby była ta możliwość, no to wtedy mógłby być duży. I tak samo jak napisy, duży tłumacz, czyli wtedy czy głuchy, czy słabosłyszący może sobie wybrać, czy to, a jak są takie właśnie wklejone na stałe, no to wtedy jest problem. Jak jest na przykład konferencja premiera i tam jest tłumacz, a później jest fragment w wiadomościach i potem się robi dwóch tłumaczy. Bo jest tłumacz tego fragmentu i jest tłumacz teraz. To jest też dziwne, przez to, że ten tłumacz jest wklejony tam na stałe do tej audycji.